Oficer wykładowca Akademii Wojskowej. W jakim stanie jest dziś polska armia? Odpowiedź strategiczna: w stanie nieakceptowalnym. Ze względu na poziom współczesnych zagrożeń i wyzwań, jakie przed nią stoją, jej stan jest nieakceptowalny i niewystarczający. Wojsko nie jest w stanie realizować postanowień konstytucji czyli nie jest w stanie skutecznie bronić granic państwa. O stanie polskiej armii porozmawiam z moim kolejnym gościem, autorką książki Armia w Ruinie, Edytą Rzemu. Jeżeli macie pytania do gościa, zostawcie je w komentarzu pod filmem.